Rodzina doktora Brighta to naprawdę pokręcony zbiór ciekawych osobistości. W ostatnim filmie omówiliśmy pokolenie samego Jacka Brighta, a w dzisiejszym zajmiemy się pozostałymi jej członkami. Wymienię każdego członka rodziny Brightów występującego w opowiadaniu Kod Brown, Kod Brązowy, i którzy są opisani przez samego Duckmana, w sposób na tyle szczegółowy, by móc o nich opowiedzieć coś więcej. Tak więc, panie i panowie, przed wami drzewo genealogiczne rodziny Brightów. Naszą listę zaczniemy od przedstawienia wam najstarszego i w zasadzie pierwszego członka rodziny Brightów, czyli Tamlina. Zwany jest również Józefem Tamlinem, Joeyem, doktorem Tamlinem bądź Joshua bin Józef. Przy czym ostatnie określenie zdaje się być nawiązaniem do postaci Jezusa. Tamlin jest swoistym uosobieniem czasu, a mimo iż jego aktualne ciało narodziło się zaledwie lata temu, to rodzinę Brightów założył około 2000 lat temu. W opisywanej przez nas linii czasu jest synem Alice Eldridge i jej męża Jasona. Alicja była córką doktora Prometeusza, a jej pradziadkiem był Michael Bright. Tamlin zasiada w Radzie O5 pod numerem O5-13. Jako uosobienie czasu posiada wiele nadnaturalnych zdolności, jest wszędzie i nigdzie, przez to z punktu widzenia pisarza nie jest traktowany bezpośrednio jako bohater opowiadań, a bardziej postać meta, często tłumacząca dane wydarzenia bądź pociągająca za sznurki. Tamlin został powołany przez Duckmana jako opiekun domu Tamlina, czyli domu czasu, w którym znajduje się 100 tysięcy różnych pomieszczeń, jednak w danej chwili dla człowieka dostępne jest jedynie 1000 z nich. Dalej w kolejności według wieku mamy Evelyn Navon i Adama Brighta, małżeństwo, które dało życie pokoleniu Jacka Brighta. Co ciekawe, Adam i Evelyn są jedyną parą w rodzinie Brightów, która jest rzeczywiście przedstawiana jako para. Jack, Claire, Michael, TJ, Sarah, wszyscy praktycznie z rodziny Brightów mają bądź mieli partnerów czy małżonków, jednak nie wspomina się o nich jako o parach. Evelyn Bright, a w zasadzie Evelyn Navon, przy czym warto wspomnieć, że Navon to hebrajski odpowiednik nazwiska Bright, jest niesamowitym genetykiem. Z jej zdolnościami potrafi tworzyć dziwaczne klony genetyczne zmieszane ze zwierzęcym DNA. Często jest nazywana Echidną, matką potworów, co wywodzi się ze starożytnego mitu greckiego. Jej eksperymenty odbiły się również na niej samej. Na chwilę obecną jej ciało ludzkim można nazwać jedynie, gdyby dokopało się do jego części skrytych pod wieloma usprawnieniami genetycznymi. Swoich umiejętności użyła, wspomagając doktora Prometeusza, tworząc dla niego zestaw stworzeń, które miały stanąć jako opozycja dla małych panów doktora Wondertainmenta. Z Wondertainmentem zaś łączy ją cicha, romantyczna relacja. Evelyn była jedną z 13 oryginalnych członków fundacji i członkinią Rady O5, na co wskazuje choćby opowieść o SCP-001 autorstwa doktora Brighta, w której Adam i jego żona, pielęgniarka Evelyn, wspomagają O5-1 przy tworzeniu oryginalnej iteracji fundacji SCP gdzieś w XIX wieku. Evelyn stanowiska O5 została pozbawiona, gdy zaczęła zajmować się eksperymentami, których ludzkość nigdy nie powinna ujrzeć. Adam Bright, jak wcześniej wspomniałem, jest jednym z 13 oryginalnych założycieli fundacji. W zależności od opowiadania stacjonował jako O5-3 lub O5-12. Jako pierwszy w dziejach fundacji zajął stanowisko zło wróżbnej dłoni, odpierając zło swoimi ikonicznymi rewolwerami. Za jego czasów rzeczywiście można było nazwać jego adwersarzy złem, była to bowiem era ludzi akcji, przygód i złoczyńców, którzy czyhali na spokój fundacji. Z czasem, po wielu przeżyciach dotyczących jego życia i dzieci, w szczególności Sary, SCP-321, Adam sam potrzebował dla siebie spokoju i teraz na kartach historii zapisał się jako pierwszy członek Rady O5, który przeszedł na emeryturę, co zostało opisane w opowiadaniu I Quit, odchodzę. A propos odejść, Adam i Evelyn rozstali się w dość dużym kwasie. Adam głównie starając się ukrócić wpływy Evelyn na rodzinę z pomocą pocisków. Gdyby mieli się dzisiaj spotkać, trudno orzec, które z nich by to spotkanie przetrwało. Schodząc o pokolenie niżej, dochodzimy do rodzeństwa Brightów, na które składają się Jack, TJ, Michael, Sarah i Claire, których zdążyłem omówić w osobnym odcinku. Jednak postaram się rzucić jednym zdaniem co do każdego z nich i tutaj. Jack Bright to naukowiec fundacji związany z SCP-963, który nie pozwala jego duszy umrzeć i przenosi ją na coraz to nowsze ciała. Najpewniej ma już ponad 100 lat, zbliża się do 150. Najbardziej jest znany z listy rzeczy, których nie może robić w fundacji, ale autor zapewnia nas z trwogą, że nie jest ona nijak kanoniczna. Dodaje przy tym również, iż Jackowi przeznaczone było, w ten czy inny sposób, by być nieśmiertelnym, a gdyby nie napotkał na swojej drodze 963, to los znalazłby inny sposób na przedłużenie jego życia. TJ, SCP-590, to młodszy brat Jacka, którego zdolnością jest leczenie chorób i ran innych, poprzez wchłonięcie ich w siebie. Lecząc wiele chorób umysłowych, aktualnie jest bardzo opóźniony w rozwoju i nie jest zdolny do samodzielnego egzystowania.
Sarah Bright to drugie dziecko Adama i Evelyn, które zostało sklasyfikowane jako SCP, konkretnie SCP-321. Urodziła się martwa, a z pomocą TJ-a wróciła do życia z anomalnymi zdolnościami względem jej fizyczności i opóźnieniem umysłowym. Adam wielokrotnie próbował znieść jej status SCP, jednak bez skutku. Michael Bright, czyli najstarszy z rodzeństwa brat, pracuje na stanowisku O5-6. Wyglądem stylizuje się na kowboja, a po ojcu odziedziczył tytuł złowróżnej dłoni, który następnie przekazał komuś innemu. O wielu dzieciach Michaela opowiem za chwilę. Ostatnia członkini tego pokolenia Brightów to Claire Bright, a w zasadzie Claire Lumino. Lumino to po francusku Bright. Claire to jasnowidzka, która przeszła na stronę organizacji zwanej Ręką Węża. Żeby przedłużyć swoje życie, korzystała z technik przejmowania innych ciał. Jednak i tak czas wypiął się na nią i na chwilę obecną jest martwa. Jednak biorąc pod uwagę jej zdolności co do przewidywania przyszłości, to swoją śmierć również dokładnie zaplanowała tak, by przydała się jej rodzinie. Przedstawienie kolejnych pokoleń Brightów zaczniemy od Davida Blindmana, syna Michaela, który w zasadzie jest jedynym synem, którego Michael uznaje, jako że jedyny jest synem jego i jego żony. Davida po narodzinach nachodziły ciągłe wizje przyszłości, nie aż tak potężne jak te, które miewała Claire, ale również nie tak kontrolowane jak jej. Często wchodził w stany szału, podczas których nie mógł mówić o niczym innym, tylko o swoich wizjach, bądź też nie mógł powstrzymać się przed rysowaniem ich. Jego ojciec podjął się wtedy drastycznych działań, którymi było pozbycie się oczu Davida w nadziei, że powstrzyma to jego wizję, a Michael nie będzie musiał zamknąć Davida jako SCP. No, chyba nie muszę dodawać, że David i jego ojciec nie mają zbyt dobrych relacji, nie? Koniec końców David również dołączył do Ręki Węża, co opisane jest w osobnej historii Insert Story. Syn Michaela podróżuje z psem przewodnikiem, zazwyczaj przedstawianym jako potężną bestię o słodkim imieniu, takim jak pan Łaskotek. Autor wspomina, że David jest gejem, co wynika z jego podświadomego pragnienia, by nie poszerzać grona bękartów Brightów w takim stopniu, jak robi to reszta jego rodziny. Nie oznacza to oczywiście, że tego nie zrobił. Oznacza to po prostu, że próbuje. David reprezentuje niezliczony pomiot, plemię Brightów, bądź bękartów Brightów, czy jak wolicie ich nazywać. Są to wszystkie dzieci z rodowodu Brightów, które po prostu urodziły się wtedy, kiedy nie trzeba i z tych osób, z których nie trzeba. Mottem Brightów mimo wszystko jest Ego sum jens ad induendum irruam boine, czyli w wolnym tłumaczeniu wsadzę w to kutasa. W skrócie sprowadza się to do tego, że Brightowie naprawdę mają luźne podejście do rozprowadzania swojego DNA. Ich dzieci są dosłownie wszędzie na świecie. Jest to o tyle przydatne, że autor chcąc dodać jakąś postać do rodziny Brightów, może wyciągnąć jakiegoś z dupy i przedstawić go jako jednego z wielu dzieci, któregoś z potomków Adama i Evelyn. Rolą Davida jest właśnie odnalezienie bękartów Brightów i pomoc im w ich aktualnym stanie. Kolejnym na liście Brightów jest Yorick Elroy, jedyna postać z występujących w Code Brown, która nie jest autorstwa Duckmana. Okazuje się, że jest wnukiem doktora Jacka Brighta. Yorick jest bardzo pewny siebie i sprytny, a jego jedyną anomalną zdolnością jak na chwilę obecną zdaje się być to, że zawsze znajdzie się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, nawet jeśli na chwilę obecną wydaje się to być okropnie złym zbiegiem okoliczności. Dalej przechodzimy do córki i wnuczki Claire Lumino, które, jakże oryginalnie, odziedziczyły po niej imiona, kolejno Claire Lumino II i Claire Lumino III. Claire II jest najpłytszą postacią z rodziny, ponieważ powstała jedynie po to, by zapełnić lukę między Claire I a III, więc Duckman porwał się na dodanie jej do rodziny. Jej zdolnością jest elektrokineza, a znana jest z częstego przymusu wykonywania brudnych robót różnego sortu. Claire III z kolei to naprawdę interesująca postać, Duckman sugeruje bowiem, iż jest ona nikim. Tak, dobrze słyszycie. Claire to nikt. Ale kim jest nikt? Nikt to tajemnicza postać Uniwersum Fundacji, która pojawia się znikąd celem wspomożenia bądź namieszania w sprawach fundacji i innych organizacji powiązanych. Tak czy inaczej, Claire III była hakerem o niezwykłych zdolnościach, pracującym dla Ręki Węża, technopatką, której sztuka posługiwania się elektroniką sprawiła, iż oryginalny nikt, określany jako podstarzały mężczyzna, odnalazł ją w opowiadaniu Snippets from the Serpent i nadał jej miano jego następczyni. Duckman dodaje, że Claire III jest transseksualna, a na chwilę obecną używa swoich umiejętności, by być niezauważalną i bawić się w Social Justice Warrior. Na sam koniec pozostała nam Serra Argent, córka TJ'a Brighta, SCP-590, a także nieznanej członkini Rady O5. Od samego momentu narodzin przebywa w fundacji, wychowywana na jej terenie przez jej personel, nie znając swoich rodziców. Spędziła wiele czasu zdobywając prestiż u swoich przełożonych, ostatecznie przejmując od Michaela Brighta, swojego wujka, tytuł złowróżbnej dłoni, a co za tym idzie, rewolwerów swojego dziadka, Adama Brighta. Na chwilę obecną nie przejawia żadnych zdolności anomalnych, co jest już anomalne samo w sobie. Skoro jesteśmy już przy tych rewolwerach, według Duckmana zostały one zrobione z kości pierwszego Reality Bendera, inaczej manipulatora rzeczywistości, który został złapany przez fundację.
Dzięki temu dają one użytkownikowi odrobinę więcej stabilności i odporności przed manipulacją rzeczywistości. Rewolwery te są bliźniacze w kontekście właściwości do przedmiotów o mianach okultystycznych amuletów używanych przez członków Rady O5, co oznacza, że im więcej członków Rady O5 w jednym miejscu, tym bardziej stabilna jest rzeczywistość wokół nich. Pomysł imienia Serri Argent wziął się od postaci nazywającej się Serra Angela w grze Magic the Gathering, a jej nazwisko Argent jest ponownie po prostu synonimem nazwiska Bright, tak jak większość członków rodziny Brightów. To daje trochę do myślenia co do dr Sophie Light, czyż nie? Ale to nie jest temat na dzisiejszy film, który swoją drogą dobiega już ku końcowi. Tak więc mam nadzieję, że spodobała Wam się ta prezentacja znanej nam części rodziny Brightów. Jeśli tak, proszę zostaw ocenę pod tym filmem, najlepiej pozytywną, łapkę w górę oczywiście, to dla mnie dużo znaczy, a także zostaw komentarz, co Ci chodzi po głowie po obejrzeniu tego filmu. Oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do subskrybowania kanału, tego typu materiałów będzie jeszcze naprawdę dużo, a jeśli ten Cię zaciekawił, to tak samo będzie z kolejnymi. A więc to było drzewo genealogiczne doktora Brighta, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.